Według prognoz synoptyków silny mróz, drodzy Państwo, utrzyma się do środy, a w drugiej połowie tygodnia zmieni się już cyrkulacja powietrza i odczujemy ocieplenie. Angelika Bednarska, witam i zapraszam na aktualne prognozy. Przed nami kolejna bardzo pogodna, ale i mroźna noc. Minus 8 stopni w Bydgoszczy, w Zielonej Górze, we Wrocławiu, Katowicach, w Warszawie, w centrum oraz na południu spadki do minus 10, minus 11 stopni. Na wybrzeżu do minus 13, a w górach do minus 15, minus 16 stopni Celsjusza. Oczywiście przy gruncie będzie znacznie mroźniej. Wiatr tej nocy będzie słaby i umiarkowany. Jutro na pogodę w kraju w dalszym ciągu będzie wpływał rozległy ośrodek wyżowy, a to, drodzy Państwo, oznacza kontynuację słonecznej i mroźnej pogody. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od minus 6 stopni na Podlasiu i do minus 1 w okolicach Wybrzeża. Co w regionie? Otóż ta dzisiejsza noc będzie bardzo pogodna, z dominacją zupełnie bezchmurnego nieba. O poranku termometry wskażą od minus 8 stopni w Bydgoszczy i do minus 12 w okolicach Inowrocławia. Jutro słońca w województwie nam nie zabraknie, a temperatura będzie oscylować na poziomie od minus 3 do minus 5, minus 6 stopni w pasie południowym. Na barometrach teraz niewielki wzrost ciśnienia i te w południe wskażą 1030 hektopaskali. Na teraz to już wszystkie informacje. Dziękuję za wspólny czas i życzę spokojnego wieczoru.